Mama, nie wychodź na dwór. Atakują was. Ilu ich będzie? Będzie ich 3. Będą uzbrojeni. Znów masz zwidy? Idę na dwór z pięskiem. Haj wszystkim. I dawno temu, może 45 lat temu... Miałem coś w tym stylu, że zawsze, jak wychodziłem z moją mamą na dwór, przepowiadałem przyszłość, która i tak nigdy się nie sprawdzała. Może czasami, czasami, tylko czasami. Ale w użyteczny sposób, bo gdy kiedyś szłem z moją mamą i pieskiem, który odgryzł mojej siostrze rękę i zamordował moją babcię, która jeszcze żyje, ale opowiem wam to w innej historii. I nagle moja mama przechodziła przez ulicę z moim pieskiem. Auto! Wtedy zobaczyłem, jak mój piesek został przyjechany. Ale tylko w mojej głowie. I tak często mam, że nawet jak idę do samolotu, to już widzę 45 powodów, jak uciec ze sklepu. Ale to jest czasami useful. Bo zawsze będę wiedzieć, gdzie uciec, jak będą atakowali nas łysi ninja. A to się stało 4 razy. Ale ogólnie zawsze wiedziałem, co się może stać, zanim to się stanie. Czarne auta zawsze czekają na rogu. No, trzeba uważać na nie. Dlatego uważajcie! I ogólnie, jeśli wam się tak strasznie spodobało, że te historie, które są pyszne jak spaghetti, bo ja lubię spaghetti, to możecie napisać na dole wasze historie i wasze czarne auta, które was wcale nie porwali. Przeczytam je dla was później tutaj. Ale ogólnie wam bardzo dziękuję. To za to dziękuję, że tu jesteście i że jest pięknie. Pięknie i smacznie.